Za Białym Borem Berlinka opuszcza terytorium I Rzeczpospolitej. Od Węglowa do Miłocicku miastka ciągną się ziemne ślady. Za Miłocicami wybudowaniem autostrada miała zakręcać. Tuż obok jej szlaku, w miejscu, gdzie brak śladów, znajduje się taka podmurówka, wewnątrz zagospodarowanego pola. Może jest to ślad po obozie pracy. A ślady po budowie autostrady są dobrze widoczne na lidarze. Pierwszego kwietnia 2023 jesteśmy koło Węglewa, daleko miastka. Pryzmy po stronie południowej, tak? Prawe patrząc na Królewiec. Po drugiej stronie nic nie ma. I nie wygląda, żeby było. Lidar tego nie pokazuje. Tam by się przecinała, patrząc na Berlin, Berlinka by się przecinała z 20, która o tutaj leci. Tu leci. Tak, więc tutaj wracam obiektywem na pryzmy prawe, południowe, prawe na Królewiec i będę szedł wzdłuż pryzm lewych, północnych, bo przy nich łatwiej się przedostać, tutaj jest to wszystko pozarastane. Też lider podpowiada, że po prawej stronie są jakieś te pryzmy mizerniejsze w niektórych miejscach. Tak, takie też było wrażenie, jak tutaj szedłem. I teraz wracam, mam mało czasu, ale mimo wszystko chciałem tutaj dojść na początek tego odcinka. Musiałem przeskoczyć dwie rzeczki, a trzecią, właściwie to była pierwsza, jak szedłem, obszedłem. Straciłem przez to trochę czasu. Nie jestem tylko od siebie uzależniony czasowo. Muszę się spieszyć, właściwie powinienem być już kilometr dalej. O, i mamy tutaj pryzmy po stronie północnej, lewe na Berlin, przepraszam, na Królewiec oczywiście, prawe to by były na Berlin i idziemy. Wygląda, że pierwszy etap prac, czyli zebrali ziemię z humusu, usypali kopce równolegle, też tak jak tam w okolicach Białego Boru, w podobny sposób robienia, czyli nie żadne w poprzek, równoległe, długie, ciągną się. Mają oczywiście różne przerwy. Też można by się dokładnie przyglądać, co było późniejszym dziełem człowieka, co od razu. Tu się trochę ciągnie, teren jest, jak widać, niezbyt równy. I nic z nim nie robiono poza zebraniem właśnie ziemi. Wierzchniej warstwy ziemi, humusu. Tutaj to takie właśnie są. O, sarna ucieka, ale to chyba się nie nagra. Już ją wcześniej puszyłem. Wysokie te grzbiety, tutaj trochę niższe. Ja tu nie widzę tych po drugiej stronie, a tam już widzę. No, a tam na filmie to nie obejmie. Jest świetna pogoda. Później jeszcze koło Piaszczyny będziemy patrzyli na ślady. Tutaj też nie ma za wiele co do powiedzenia. O, tam widać są po drugiej stronie. Może tu jednak takie ujęcie krótkie. Nie wiem, czy to obejmie. Chyba powinno ująć. O. Bo właśnie tam w okolicach Białego Boru, Białego Dworu, tam na Orawkę, jadąc, patrząc na zachód, taki dosyć wąski, wąski jest ten pas pod budowę, można by. Tak jak w niektórych miejscach to się tak rozszerza i tego. A tu pójdziemy kawałek może przez lasy. Czyli po autostradzie. Tutaj to leci tak dosyć blisko siebie, no, są te rzędy. Tyle, ile potrzeba na drogę z lekkim zapasem. Nie tak szeroko rozwalone, jak to na tym odcinku ze Skwierów do Stężycy.
dostałem wczoraj gimbala, czyli powinienem mieć super teraz tak wyciągnięte i stabilne, bez wstrząsów, ale nie miałem czasu jeszcze tego rozpracować. Właściwie zacząłem wstępnie wczoraj, ale akurat miałem telefon na umarciu. Tu się już zaczęło wszystko chodzić, tamten joystick super się to przesuwa. Rozładował się, już musiałem ładować, właściwie musiałem iść spać, nie miałem czasu i teraz tu dzisiaj wszystko szybko i nie mam chwili, żeby spokojnie to popracować. Nie wiem, lata mi to tam, trochę się zirytowałem. O, tutaj jest ta pryzma. Po stronie północnej, lewej, tak? Tu jest takie fajne, bo taki las wyższy. Więc trzymam w łapie, zamiast super mieć ten. Rozpracuję to, jak wrócę do domu i nie będę miał co kręcić. Przez taki właśnie las wyższy. Trochę jakby to się tak spłaszczyło. Ten garb. Mniej taki lekko trochę niepozorny się zrobił. Jakby ktoś nie wiedział, nagle w tym miejscu się znalazł i nie wiedział czego, cóż to. A tu znowu taki bardziej. No i tu czeka mnie skok przez rzeczkę. Strumyk taki, rzeczka. O, są tam pryzmy po drugiej stronie. Są. Natomiast jakieś takie mniej właśnie okazalsze. O. I tutaj przed tym strumykiem ona jest taka gruba. Ejko. Nie wyłączę, przeskoczę, bo zrobię to. Łatwiej było, widzę w tamtą stronę. A, widzę, bez problemu. Jak się boi, że już nie da rady, a to jeszcze wiek jest dobry. Tak, to było to. O, tutaj mamy kolejny taki jakiś rów, to rów bardziej. Tam widać, tak? Chyba na wprost, że są po tej stronie prawej. No a tu konkretna po stronie lewej, tak? Północna. No i to właściwie wystarczy krok dać. Może taki lekki skok. Teraz będzie pod górkę, potem będzie z górki. Potem tam trzeba obejść. I potem bym chętnie poszedł dalej, a już nie będę miał czasu. No przez to, że to nie zostało potraktowane jako pole, to dalej istnieje. Zachowało się te ślady. Na chwilę tylko kamery kręcę. Tam jest 20. Tak, wracamy na autostradę. Obóz pracy jest wymieniony już jakby za tym odcinkiem. Tam, gdzie jest Wołcza miejscowość. Więc nie wiem, czy to tak w szerokim znaczeniu, czy taki kawał mieli do roboty, czy o co? Czy to był inny obóz, tam był inny, ale co w tej Wołczy zrobili? Tam oprócz na przykład przesieki. Tam śladów nie widać, żeby jakieś były, chociaż tam na wysokości miastka coś jest. Piękna pogoda. Zresztą oczywiście korzystam z okazji, chcę jakiś konkretny odcinek udokumentować, żeby to nie było takie uważanie jak kiedyś samochodem, tu fotka, dalej, a co 100 metrów dalej, to już nie wiadomo, nie? Na chwilę jednak przejdę tutaj na drugą stronę, bo jest okazja.
Czyli przechodzimy przez autostradę, tak? Nikt nas chyba nie przejedzie. Dziwię, jak zaraz jakiś telefon zadzwoni. Tak, są ślady. Wypadało wyjść trochę na zewnątrz. Czasu nie ma. No. I tutaj mógłbym iść, ale tam potem jest ta szkółka, tam widać, tak, po prawej płot. Tam to się po prostu przedziera przez takie krzaczory. Próbowałem tam iść na początku, ale szybko mi się odechciało. Zresztą nie byłem pewny, czy przez ten rów taki dam radę, taki jest tam szeroki. A po polu łatwo go było obejść. Tak, z tym barem to byłaby stabilizacja. Już mi teraz ręka zaczyna. Też nie. Też utrzymanie tego wykadrowania jest problemem. Tak, tam jest 20. Tu tak, jak szedłem w tamtą stronę, to mi się dawało, że tu też jakieś coś mokradło, ale to normalnie można przejść. Natomiast tam dalej widać, tak? To kolejne to już trzeba obchodzić. Albo przez ten rów skoczyć. No jednak nie miałem ochoty wylądować nogą w wodzie. Tam można było się odbić czegoś twardego tuż przed samą wodą. No to jeszcze, ale wszystko jakieś takie miękkie, grząskie. Odbicie nie wyjdzie i się wyląduje nogą prosto w wodzie. Tak, także tu obchodzę, tutaj jakieś takie mizerniejsze to się zrobiło. Ale tam dalej po tej stronie południowej, prawej, tak, na Królewiec, jak na początku szedłem, to po konkretnych pryzmach. No właśnie, bo tu najlepiej by było iść teraz tutaj wrócić, tak? Tak najbliżej. A ja będę musiał to obejść takim łukiem. Straciłem czas przez to. Nie wiem, może by się. Nie jestem może jakieś grząski, może by się dało tak na prosto. Nie mam w ogóle warunków, żeby się nawet choć trochę tąpnąć w jakieś błoto. No, żeby tak zrobili więcej, nie? Z przepustem. To by było coś. A tutaj są te karpy, tak? Ścieli, pieńki wystają. Możliwe, żeby tam się przebić na drugą stronę, to przy tym drugim rzędzie dałoby się nawet jeden rów pokonać. Kurde.
Tam samochód, tak? Ja w tym momencie przerywam. Tu obszedłem to, tak? Tam obszedłem. Więc patrzymy na Berlin teraz. Na tą stronę północną. Mam na wprost. Górko i tam takie rzeczy wtedy. No, dobra, no na razie mam okazję. Gnamy? Dobra, już właśnie. To tylko pokazuje, że tu jest to ta strona lewa, tak patrząc na Królewiec Północna. No i tam właśnie chciałem dalej pójść. Ale tu nie pójdę. I tu jesteśmy przy tych pryzmach prawych, tych południowych, tak. A można by dalej kontynuować. O. Jest taki lasek. Można sobie z góry na lidarze spojrzeć. Dam oczywiście tam w podpisie koordynaty, gdzie byłem. O, i tutaj na Berlin strona. W kierunek na Berlin, czyli strona by to była, znaczy kierunek po lewej stronie, no patrząc na Berlin, strona południowa. Tu jest taki ślad, tam można się śmiać oczywiście, że to co to tam, ale on tak jest w ciągu, wydaje się, że w ciągu tuż obok pasa autostrady, która powinna była być tutaj, tam gdzieś za tymi domami trochę kończy się ten odcinek z Węglewa do Miłocic. I chyba tu miała iść ta autostrada, tak mniej więcej to by wychodziło. I tu jest takie coś. Wiadomo, tamta droga do miejscowości Pasieka, ale też można odbić do Wołczy. I wiadomo, że Wołczy była świadomo, no jest tak, no jest wymienione Wołcze jako tam miejsce, gdzie był obóz pracy. No więc autostradowy obóz pracy, tak? Reichsautobahnlager. No więc może to no takie małe, no to nie wiem, no, ale tam też takie kamloty leżą, czy kamloty, te betonowe takie. To jest dziwne. Tutaj tak jakby taki mógł być łuk. Takim łukiem mogła się autostrada, bo tutaj już jest miasto zaraz, tak omijając, ścinając. Więc jest to jakaś zagadka związana, być może związana z autostradą, może zupełnie nie. No nie jest to nic przecież rolnego, chłopskiego, tak? Więc po co w takim miejscu na polu? Ten ślad, że był tu niedaleko, że gdzieś tu miał być obóz pracy, sugeruje, że może to i to. Przecinając linię kolejową między miastkiem a Słosinkiem na wysokości jeziora Studzieniczno, autostrada znowu wyszłaby na terytorium pieszej Rzeczpospolitej, po czym szybko by je opuściła, by równie szybko na nie wrócić i znowu je opuścić, by koło Brzeźnia Szlacheckiego i Głodowa wejść na terytorium II Rzeczpospolitej. Widzimy Zollhaus i niemieckie budynki graniczne w Znakowie. Na linii dawnej granicy otworzono dawny słup graniczny, a po polskiej stronie w Nowym Brzeźnie zachował się polski budynek graniczny. Dalej do Jeziora Kamienicznego autostrada miała iść mniej więcej po linii dawnej granicy, następnie znów krótko przejść przez terytorium Polski i mniej więcej po przecięciu drogi z Bytowa do Chojnic wrócić na terytorium przedwojennych Niemiec. Do Skwierab do ponownego przecięcia granicy przebieg nie jest mi dokładnie znany. Być może koło Kłączna udało się znaleźć dawną wycinkę, która wytyczała przebieg autostrady w tym terenie.